Cześć, Zoga z tej strony, i tu zapraszam was do kariery przebudowy, tym razem AS Monaco. I na początku chciałbym cię poprosić o zostawienie lajka, jak spodoba ci się cały ten film pooglądany, oraz zasubskrybuj mój kanał, bo wydaje mi się, że warto. A jak chcesz swój zespół w kolejnym odcinku, zawsze możesz napisać w komentarzu swoją propozycję. Na początku chciałem wzmocnić młodymi Francuzami AS Monaco, więc zakupiłem lewego obrońcę, gdzie mamy właśnie problem z tą stroną, oczywiście też środek obrony, bo chciałem mieć szybszych, bardziej takich zwinnych zawodników, dlatego Kamara został osiągnięty. No i defensywny pomocnik, bo u nas był Bakayoko na wypożyczeniu i chciałem przez ten rok wzmocnić Bergera z Norwegii, żeby właśnie ten zawodnik w następnym sezonu po prostu już zaczął jako ten podstawowy defensywny pomocnik. Chcieliśmy grać formacją 4-2-3-1, tylko że jeden środkowy pomocnik jest troszkę wyżej, dlatego Palacios nas przychodzi w okienku zimowym jako ten właśnie taki środkowy pomocnik, który będzie wyprowadzał te wszystkie ataki, ale grał bardziej ofensywnie i bardziej bramkowo. Później jest ściągnięty z West Hamu zawodnik Diop, który gdzieś tam był po kontuzji, nie mieścił się z West Hamie, dlatego ściągnąłem go, dałem mu tą rękę, żeby właśnie się odbudował w moim zespole i stał się takim kluczową postacią. Oczywiście Glik już miał swoje lata, więc ten sezon był takim praktycznie ostatnim pod roli kapitana i tego głównego właśnie sterownika linii obrony, bo chciałem inwestować w młodzież, bo AS Monaco w pewnym momencie zachwyciło się tymi pieniędzmi, które dostało za Jamesa Rodriguez'a i tak dalej, to co zdobywało w Lidze Mistrzów, i gdzieś nie patrzyło, że ta głębia składu jest coraz mniejsza i ci zawodnicy najlepsi są sprzedawani, dlatego mamy taki kryzys, dlatego ja postanowiłem zrobić troszkę inaczej. Oczywiście obudować ten skład zawodnikami młodymi, ale także patrząc na to, że oni mogą się odpowiednio rozwijać swój talent i nie zapominać o tych przeciętnych zawodnikach, średnich, którzy czasem w tych kluczowych spotkaniach są arcyważni, bo na przykład mamy mecz z PSG, a dwa dni szybciej mamy mecz ze średniakiem i oni są właśnie na te mecze bardzo potrzebni, żeby ta dyspozycja tych najlepszych zawodników była na spotkanie z PSG. Na początku kolejnego sezonu kupujemy Koundé, który jest środkowym obrońcą, ma 21 lat, z Sevilli, więc idealnie się do mojej filozofii tutaj nadaje. Później jest Turek Yazici za około 20 milionów kupiony, który może grać na lewej, na prawej stronie, ale także jako ofensywny pomocnik. Lisandro Martinez, no, zawodnik, który może grać wszędzie praktycznie w defensywie, na defensywnym, na środku obrony i na lewej. Praktycznie ja i tak go dawałem na prawą, czasami go potrzebowałem, i Mignolé potrzebowałem drugiego bramkarza bardzo doświadczonego, a taki właśnie zawodnikiem jest Mignolé. Oczywiście wiadomo, jak on bronił w Liverpoolu, ale jest jednak, ma swój poziom ten zawodnik. Wychodzimy z grupy Ligi Mistrzów, zajmujemy drugie miejsce w lidze, niestety zajmujemy trzecie, ale z tego powodu, że Lyon był niesamowicie mocny i my nie mieliśmy takiego zawodnika jak Depay na przykład. A PSG, no to wiadomo, Neymar, Cavani, więc bardzo ciężko osiągnąć sukces w lidze francuskiej takiemu zespołowi właśnie jak AS Monaco, więc musimy poczekać na ten progres tych młodszych zawodników. Zajmujemy trzecie miejsce pod koniec sezonu. Tutaj Lyon nas pokonał 6 punktów, większa różnica już pomiędzy PSG, ale wygrywamy puchar z PSG, co jest bardzo ważne, takie trofeum na sam początek. Później niestety odpadamy w Copa Nacional z Lyonem, no i też w Copa de la Ligue BKT przegrywamy z PSG, szkoda. A później w dwumeczu z Atletico Madryt, które już gra od wielu lat w tym turnieju, okazują się lepsi. Oczywiście my mamy młody skład, który się uczył grać w europejskich pucharach, ale strzelaliśmy bardzo dużo bramek. To mnie bardzo cieszyło, że byliśmy ofensywnym zespołem, ale który umiał się bronić. Ale gdzieś tam w głowie chodziło mi, że potrzebujemy jednego defensywnego pomocnika na przykład, żeby w tych kluczowych spotkaniach bardziej zagrać defensywnie. Palacios świetnie miał wytyczne i tak dalej, z tego powodu, że był zawodnikiem box to box, czyli idealnie się nadawał, ale jednak potrzebowałem gościa, który będzie bardziej się cofał. Kupiłem też Davida Neresza z tego powodu, że jeden z moich skrzydłowych chciał odejść, z tego co pamiętam to Balde. I David Soria, mój bramkarz, niestety drugi odszedł, Mignolé nie chciał z nami przedłużyć kontraktu, a nasz podstawowy
bramkarz. Oczywiście też chciał odejść z tego powodu, że już miał 30 lat. Ja też nie chciałem go gdzieś promować, żeby cały czas był tym pierwszym moim bramkarzem. Chciałem, żeby odszedł i weszli młodzi, dlatego ich kupiłem, 28-latka i 23, więc można powiedzieć, że idealne połączenie już doświadczenia, no ale też bardzo młodego, przebojowego bramkarza z Włoch. Później kupiony Martin Torrier z Lyonu, żeby osłabić przeciwnika przede wszystkim, ale także, żeby ten zawodnik był taką kluczową postacią z ławki rezerwowych, właśnie na te średnie mecze, o których mówiłem na samym początku odcinka. No i zagramy Copa de Ligue BKT, pierwszy puchar w naszym wykonaniu. No i zobaczymy, czy pokonamy Bordeaux, czy jednak to Bordeaux okaże się lepszą drużyną. Naprawdę już fajną mieliśmy ekipę, ale stwierdziłem, że to może być ostatni sezon, w którym poprowadzę, z tego powodu, że dalej będzie mi bardzo ciężko osiągnąć jakikolwiek sukces w lidze. W lidze oczywiście francuskiej, z tego powodu, że PSG ma niesamowitą kadrę, gdzie tam już każdy ma overall około 90 i bardzo ciężko z realistycznymi transferami pokonać tą drużynę. A moi zawodnicy mieli 88, 85, naprawdę było coś niesamowitego już tapaka, ale jednak brakowało tego czegoś. My oczywiście wygraliśmy ten puchar, wygraliśmy go 2-1, tutaj piękna bramka Martineza z daleka, no i Golovin, który był właśnie kapitanem, ten Rosjanin, który się kiedyś nie sprawił, teraz okazał się właśnie tym, który poprowadził nasz zespół do osiągnięcia pierwszego naszego trofeum, i to dopiero w trzecim sezonie, więc naprawdę długo ta przebudowa działała, żeby osiągnąć ten wyższy poziom, ale wiem, gdzie Jasny Monaco jest w tym momencie, a gdzie po 3 latach może się znaleźć. To była długa przebudowa, ale to się wszystko udało. Oczywiście trzecie miejsce w lidze, znowu delikatnie przegrywamy z Lyonem, no i z PSG, ale już skoczyliśmy na ten wyższy poziom i może w kolejnych sezonach by to wszystko zadziałało, ale stwierdziłem, że po tym sezonie możemy mieć jeszcze większe problemy, z tego powodu, że gdzieś nie wiedziałem, kogo jeszcze dokupić, kogo wzmocnić, żeby ten zespół grał lepiej. Czy cały czas trzymać tych zawodników, którzy się cały czas rozwijają, czy po prostu wzmocnić kimś doświadczonym. Dlatego stwierdziłem, że kolejny trener przyjdzie może z inną wizją tej drużyny i poprowadzi ich do większych sukcesów. A uważam też z dużym sukcesem półfinał Ligi Mistrzów, który osiągnęliśmy, tam minimalnie przegraliśmy Manchesterem City. No i tutaj możemy zobaczyć, że zagramy w Copa Nacional finale z drużyną drugiej Ligue 2, więc to jest bardzo ciekawe, szczerze mówiąc, że druga liga, liga hiszpańska, przepraszam, francuska jest właśnie w pucharze, ale od nas zostało lanie 4-1, Palencius, Berg i Nerer, więc ten Brazylijczyk bardzo dobrze się sprawdził po tym, jak go zakupiliśmy, a Palencius to jest po prostu fenomen kariery. W tamtym roku czy w tym roku nie ma znaczenia, on jest cały czas idealny pod ten silnik gry i znowu bardzo dużo strzela, bardzo dużo asystuje i go polecam w karierze, żebyście ściągali tego zawodnika, bo on naprawdę jest niesamowity, on jest z ligi argentyńskiej, więc on dużo nie kosztuje, a naprawdę przydaje się w karierze niesamowicie, a to jest chyba pierwsza kariera, że ściągnąłem właśnie tego zawodnika. No i tutaj możecie zobaczyć jego kolejną wybitną bramkę. I oczywiście nasz kapitan Rosjanin będzie podnosił nasze trofeum. No i tutaj oczywiście możecie napisać jeszcze raz, to powtarzam, w komentarzu, jaką drużynę chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Ja zawsze biorę pod uwagę wasze komentarze. A jakbyś chciał coś zmienić w tej karierze, to oczywiście możesz napisać też w komentarzach. Ja też to uwzględnię. Pamiętajmy, że na samym początku graliśmy 3 lata, teraz gramy różnie 3 albo 5 lat, to zależy od kariery przebudowy, więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i miło spędziliście ze mną czas. Cześć!